13., więc zgodnie z naszym rozkładem, startujemy dzisiaj w kolejnym czwartku live. To jest już bodajże 14 odsłona naszego live'a. Wygląda na to, że nabieramy tempa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób inwestować na rynku nieruchomości, a opowie nam o tym nasz gość dzisiejszy, czyli Wojciech Orzechowski, który tak się składa, że jest też przedsiębiorcą, tak jak i my, jest inwestorem, jest deweloperem i liderem rynku flipów w Polsce. Dzień dobry, Wojtku. Witam serdecznie, witam wszystkich internautów, jak mnie słychać? Ja Ciebie słyszę świetnie, mam nadzieję, że inni również. O, Dawid nam się objawił. Dawidzie, czy nas dobrze słyszysz? Tak, ale czuję się tak wyróżniony i zaszczycony, bo, bo nie widzę chyba... No, fajnie, specjalnie dla mnie. Jest udostępnione to wszystko na fejsie. Kto? Więc za chwilę prawdopodobnie pojawi się wśród nas więcej. Ja jeszcze to udostępnię u siebie na profilu prywatnym, żeby trochę zwiększyć zasięgi. Natomiast no to... chciałbym. Tak, Tak Dawidzie? Nie, ja chciałbym powiedzieć, że mi to nie przeszkadza. Tak. Okej, okay, super. Wojtku, ja takie mam pytanie numer jeden, bo wiesz, jako przedsiębiorcy staramy się ulokować gdzieś nasz kapitał. I zabawa polega na tym, że jeśli spojrzymy sobie na przykład na taki prosty produkt bankowy jak chociażby lokata, to jedyne co możemy zrobić to się lekko uśmiechnąć pod wąsem. Możemy poszukać dalej. Modny teraz jest bitcoin i wszelkie inne kryptowaluty, no, natomiast każdy z nas ma trochę inne podejście do ryzyka. Krypto dla wielu jest, jest taką terra incognita, której nie znają, nie rozumieją i boją się. Mamy też różne szlachetne metale, typu złoto, które ostatnio stały się coraz bardziej popularne, natomiast mamy też to, co my w Pracownicy Energii bardzo lubimy, czyli inwestowanie w udział w innych spółkach. To jest oczywiście taka inwestycja dłużej, terminowa. No i mamy nieruchomości. Jako Polacy, my mamy do tych nieruchomości stosunek mocno emocjonalny. My je bardzo lubimy, ufamy im i twierdzimy, że to jest coś, na czym nie można stracić. Czyli nieruchomości traktujemy jako taki pewnik. Powiedz, Wojtku, jak to wygląda z Twojego doświadczenia? Czy to faktycznie jest taki pewnik? Myślę, że tak. Nieruchomości od zawsze były postrzegane jako takie stabilne miejsce lokowania pieniędzy, troszeczkę bardziej przewidywalne niż giełda, trochę mniej chaotyczne jak giełda. Tutaj myślę, że raczej nie gramy na spekulacje, tylko po prostu inwestujemy, trzymamy i ta wartość dobrze się trzyma. No, jeżeli byśmy sobie zerknęli na Wartość nieruchomości od 40 lat, nawet. Nieruchomości dobrze się trzymają, nieruchomości cenowo rosną. Oczywiście zaliczały korekty, jak wszystko właściwie na rynku, natomiast te korekty są takie też po pierwsze bardziej przewidywalne, bo można się spodziewać, kiedy te korekty mogą być. No i to nie jest tak, że w przypadku korekty inwestorzy tracą bardzo dużo. Tak? Na Forexie mm. można stracić w 15 minut 30 tysięcy albo i więcej, jak ktoś chce. Tak jest. Na giełdzie też tak może być, że nagle spółka jakaś traci swoje, swoją wartość no i już nigdy nie odbuduje tej wartości straconej. Szczególnie jeśli polegnie, zbankrutuje albo, nie wiem, straci odbiorców. No w nieruchomościach tak, tak nie jest. Te nieruchomości dobrze wyselekcjonowane trzymają kapitał, zabezpieczają go i dają zarabiać inwestorom. Mówisz o trzymaniu nieruchomości, prawda? Natomiast to, z czego też jesteś znany, to z flipów. Z tego, co jako ja, kojarzę, czym się charakteryzują flipy, to właśnie wcale nie tym, że długo trzymasz nieruchomość, tylko zwiększasz jej wartość i sprzedajesz ją dalej. Powiedz mi, jak to się ma też do tego, do tego podejścia, wiesz, do nieruchomości, które trzymają wartość w długim terminie? Tak, ale jakby flipowanie standardowe, właśnie nie polega na spekulacji, że kupujemy, czekamy aż wzrośnie cena i sprzedajemy. Mhm. To może się stać przy okazji. Natomiast my raczej wyszukujemy nieruchomości trudne, zadłużone, atrakcyjne, ktoś musi sprzedać, bo jest bardzo mocno zmotywowany, albo od dostawcy perełek jakiegoś, który wyhaczył taką nieruchomość i akurat wie, że sprzedający będzie zadowolony, szuka dobrego kupującego. No i później my przejmujemy to i sprzedajemy. Sprzedajemy po remoncie albo bez remontu, czyli tak zwany flip na brudno. Albo sprzedajemy pięknie wremontowane, czyli strzelamy się do grupy docelowej, która jest coraz bardziej popularna w Polsce. To jest grupa osób już ciut bardziej zamożnych, to jest mm. grupa osób, które nie chcą remontować same, które chcą wejść do jakiegoś komfortowego mieszkania i zamieszkać tam i być szczęśliwymi. Więc my dodajemy wartość dodaną w postaci tego remontu lub bazujemy na tym, że przejmujemy nieruchomość kupioną na atrakcyjnych warunkach z jakiegoś powodu, inwestujemy w swoje środki i liczymy, że ze względu na to po prostu zarobimy. Mhm. Czyli tutaj mówimy o handlu nieruchomościami, prawda? Natomiast A to jest typowy handel. Tak, ostatnio też modny zrobił się wcale nie handel, tylko właśnie kupno, inwestycy, kupno inwestycyjne nieruchomości. Taki choćby na wynajem, prawda? I słyszymy zresztą teraz w sytuacji zeszłorocznej, covidowej, że ludzie nakupowali mnóstwo nieruchomości na kredyt, przestają mieć najemców, prawda? Bo sytuacja się pogarsza, ludzie wracają gdzieś tam do swoich miejscowości i, i mamy problem, bo kredyt trzeba spłacać nieruchomości nie są wynajmowane, więc nie spłacają się. Powiedz mi, jak wpływa ten, ta sytuacja covidowa nie tylko na, na kwestię wynajmu, ale również na kwestię no, sprzedaży, czyli handlu tego, tymi nieruchomościami? W przypadku handlu nie ma tu większych problemów, ze względu na to, że my kupując raczej szacujemy, tak, aby kupić kogoś, uwolnić z problemu, ale jednocześnie być w miarę zabezpieczonym, czyli 15-20% poniżej ceny rynkowej. Mhm. A więc jesteśmy w miarę zabezpieczeni, no bo gdyby przyszła korekta taka jak 12 lat temu 13%. No to wtedy nieruchomości średnio spadły 18%. Ale no, tak już zaokrąglimy. Jeżeli ja kupuję dobrze nieruchomość z 20% rabatem od ceny rynkowej, i nagle okazuje się, że przychodzi kryzys, i ten spadek odnotowany jest no na 20%, mm -hmm. no to. Jeżeli ja chciałem zarobić 20%, ale tracę ze względu na korektę cenową, no to nie zarabiam nic, no i to jest w miarę bezpieczne. Po prostu kupiłem, pozbywam się tego, nie zarabiam nic. No to też nie jest tak, że zawsze na każdej transakcji trzeba zarobić. No fajnie byłoby nie tracić, no więc tu mamy sytuację taką, że jesteśmy w miarę zabezpieczeni, jest to dosyć krótki okres przewidywalny. No bo tak średnio 4 miesiące w ostatnich 2-3 latach flip y, trwał, czyli kupno, remont, sprzedaż albo kupno i sprzedaż bez remontu. Y, w skrajnych przypadkach były to 2 tygodnie od momentu zakupu. Z drugiej strony było to nawet 10 miesięcy do roku. To wszystko zależy, jaką nieruchomość wybraliśmy. Niemniej jednak ta średnia była około 4 miesięcy, a więc bardzo krótki okres, który jest przewidywalny. Czyli można przewidzieć, co ciekawego się stanie i zdecydować, co z naszą inwestycją. Trochę inaczej, oczywiście wygląda sytuacja w przypadku kupna nieruchomości z myślą o inwestowaniu długoterminowym, mhm. czyli mamy najem, niezależnie czy ten najem docelowo on jest tak zwany na nadoby, czyli krótkoterminowy, czy na rok, dwa lata dla klientów, którzy przychodzą dla nas, ale ja rozumiem, czy mam nieruchomość 10, 20 lat więc po pierwsze w takim okresie zawsze ceny nieruchomości wzrosną bo my mm -hmm. o tym wiemy na pewno w takim okresie 10-20 letnim pojawi się korekta albo nawet dwie korekty cenowe ale to zazwyczaj jest tak że idziemy do góry rośnie cena dobra no to spadnie tam te 20% ale znowu po 2-3 latach zacznie rosnąć i już nigdy do tej ceny nie wrócimy przynajmniej tak to wygląda na rynku Nieruchomości. Trochę inaczej jest na przykład na rynku złota czy srebra, tak, że wykres rośnie, my gdzieś tam kupujemy, a potem spada, a potem nagle okazuje się, że gdzieś tam bardzo, bardzo spadnie, a potem latami się ono odbudowuje, nie? Tak czy chociażby na rynku ropy, jaką mieliśmy sytuację dokładnie rok temu, że tam rzeczywiście cena baryłki spadła poniżej zera, a miało to odbicie oczywiście również na Foreksie, gdzie tam z... No, te ceny były dosyć niskie, to no, potem w, w czasie one odreagowywały i, i, i rosły. Natomiast ym, w nieruchomościach czegoś takiego nie ma, jest to dosyć mocno przewidywalne, a więc jeżeli kupujemy nieruchomości na wynajem długoterminowo, no, to trzeba się z tym liczyć. Przy czym akurat w mojej strategii, którą ja pr promuję, a taką strategię moją można dokładnie posłuchać na stronie internetowej www.najlepszastrategia.pl, bardzo łatwo zapamiętać. Mhm. Podlinkujemy. Najlepsza strategia.pl. Tam pokazuje, że my powinniśmy obracać nieruchomościami do momentu, aż uzbieramy pewien kapitał. Ten kapitał tam jest określony na 2 miliony. Można to uzyskać w krócej niż 6 lat. Mając ten kapitał, kupujemy nieruchomości pod wynajem już za gotówkę i wtedy nie męczymy się z bankami. Jeżeli bierzesz kredyt pod flipa mm -hmm. na 2-4 miesiące, to jest to dosyć proste, przewidywalne, niedrogie i dosyć szybko można się pozbyć. Ale jak bierzesz kredyt na wynajem, żeby kupić nieruchomość na wynajem, no to faktycznie można dojść do takiej sytuacji, że nagle okazuje się, że, że chętnych nie ma, mieszkanie puste stoi, raty trzeba płacić albo wręcz jeszcze okazuje że czynsze trzeba obniżyć i też to wychodzi poniżej raty i wtedy jest to bardzo ryzykowne. Ja w swojej strategii zawsze namawiałem do tego, aby nie kupować pod wynajem nieruchomości w kredycie. Właśnie najlepsze w tym to jest, kiedy jesteś wolny finansowo i masz nieruchomości kupione za gotówkę mhm. i wtedy nie ma wrażliwości takiej, no przychodzi kryzys, trzeba obniżyć czynsze albo zostawić to mieszkanie puste na parę miesięcy, no to stoi, no to dokładamy tylko co do czynszu, ale wtedy my możemy obniżyć, obniżyć ten czynsz Zredukować go o 50%, ja cały czas zarabiam. Wtedy nie będzie może to 8% stopa zwrotu, tylko 4%, ale dalej zarabiam i przeczekam ten okres, niektórzy przewrócą się, niektórzy zbankrutują, a ta nasza nieruchomość będzie dalej dobrze funkcjonować. No i oczywiście mhm. potem, gdy ceny nieruchomości wzrosną, i czy jeszcze wzrosną, to tym bardziej ta stopa zwrotu nam rośnie, więc to jest takie dosyć bezpieczne. A właśnie jak już zahaczyłeś o temat stopy zwrotu, to powiedz mi, jak ona się różni względem na przykład krótkoterminowego flipa, a długoterminowego zakupu mieszkania, tam co mówiłeś w horyzoncie 20 lat na przykład? No, dzisiaj dla wynajmu długoterminowego średnia przyjęta jest 8%, z czego w Warszawie to już spada do 5-6%, ale mamy takie nieruchomości, które mają i 12% stopy zwrotu, czy 16%. Ja tylko powiem, że stopę zwrotu liczymy zysk roczny w stosunku do wydatkowanych pieniędzy na, na daną nieruchomość. Mhm. Oczywiście troszeczkę inaczej to wygląda, jeżeli bierzemy kredyt i wtedy mamy kapitał obcy, to tak naprawdę możemy liczyć do własnego zaangażowanego kapitału. No ale to też zazwyczaj wygląda to tak, że wkład własny nasz jest 50 tysięcy, kredytu mamy 300 tysięcy, ale po spłacie raty kredytowej zostaje nam miesięcznie, nie wiem, 400-500 zł, więc rocznie 6 tysięcy. No i to 6 tysięcy zysku rocznego do zainwestowanych 50 tysięcy, no to też jest zbliżone gdzieś do 10-12%, no, w zależności jak to nam pracuje nie? I, i, i jak sobie radzimy z wynajmem i obłożeniem. Natomiast no, tak czy inaczej wynajem długoterminowy to jest około 8% średnio. Jeżeli byłby to wynajem na doby, krótkoterminowy, 20-30% do w zależności od regionu, w zależności od standardów, w zależności od apartamentu. No Teraz wiadomo, mamy cały czas lockdowny i, i, i te problemy z przemieszczaniem się gdzieś tam w górach, hotele czasami pozamykane, a apartamenty też, więc tu ewentualnie może być problem w tym przypadku. W a powiedz mi jeszcze, jak, jakbyś mógł jeszcze, jeszcze na chwilkę się zatrzymać, bo wyszliśmy z założenia na samym początku tej rozmowy, że to jest taka możliwość inwestowania środków dla przedsiębiorcy. Z tego, co mówisz, to rysuje mi się taki obraz inwestycji, do której oprócz środków finansowych muszę zaangażować sporo czasu. I ja jeśli ja zajmuję się swoją firmą, a. Inwestuję nadmiar, to nie jestem w stanie zająć się również tymi mieszkaniami, prawda? Czy jego remontem, czy jego wynajmem, w związku z tym muszę sobie kogoś zatrudnić, żeby się tym zajął. Jak dramatycznie w tym momencie spada mi taka stopa zwrotu? Bo z tego, co mówiłeś, to nie liczymy w tej stopie zwrotu standardowej zaangażowanego czasu własnego czy kogoś innego. A przecież, jak wiadomo, zaangażowanie ludzkie również kosztuje. Czy liczyłeś może ten rodzaj? Tak, zwrotu? jak najbardziej. To właściwie wszystko mamy policzalne. Ale zanim jeszcze tu odpowiem na to pytanie, to hmm. uzupełnię, że o ile o wynajmie mamy te stopy zwrotu 8 w długoterminowym do 20-30 w krótkoterminowym, tak przy flipach, ta stopa zwrotu roczna, gdy posiłkujemy się gotówką, wynosi około 40% stopy zwrotu rocznej, a w przypadku, gdy bierzemy kapitał obcyć w postaci dźwigni finansowej czy kredytu hipotecznego, no to nawet do 200% rocznie taka stopa zwrotu. Bardzo prosty przykład. Jeżeli inwestujemy swoje 50 tysięcy. W, w obrót nieruchomością. Do tego bierzemy kredyt 300 tysięcy, ale potem po pół roku sprzedajemy tą nieruchomość i zarabiamy 50 tysięcy dodatkowe i te 50 tysięcy odzyskujemy, a kredyt spłacamy. No to mieliśmy 50 tysięcy, mamy 100, mamy podwojoną stopę, mamy podwojony kapitał, tak? czyli stopa zwrotu. W tym przypadku 100% w ciągu półrocza. Jeżeli w drugim półroczu to powtórzymy, nawet możemy dojść do 200% stopy zwrotu. Więc tak wygląda różnica między wynajmem a obrotem nieruchomościami. Dlatego ten obrót jest w miarę atrakcyjny. I to wtedy, kiedy mamy czas. Faktycznie tutaj przy obrocie nieruchomościami musimy średnio poświęcić około 70 godzin w półroczu na jednego flipa. Jeżeli dobrze. mamy wynajem, no to troszkę to inaczej wygląda, no bo możemy po prostu kupić, wyremontować, wynajmujemy się, tym za bardzo nie zajmujemy, jeżeli najemca jest dobry, to przez rok mamy spokój albo i dłużej. Tak. To Natomiast no, u nas dobrze, to dobrze. tak wygląda, że możemy delegować faktycznie te zadania. No i teraz zależy, bo właściwie pytanie, czy, czy, czy mamy pracownika, czy mamy kogoś od zarządzania tym najmem? To do 15% taki zarządca odnajmu może pobierać prowizji. Mhm. Ale to też wszystko zależy od tego, jak się umówimy. To różnie może być. Natomiast taki bardzo prosty przykład, bo ja faktycznie też jestem człowiekiem, który ten czas mocno ceni. Wiele tych przedsięwzięć u mnie teraz jest, bo mamy przecież 7 inwestycji w centrum łodzi na łączną wartość ponad 200 milionów złotych, to już jest rewitalizacja kamienic, to jest deweloperka. Można sobie to zobaczyć na stronie stokamienic.pl, więc to jest jedna działka. Z drugiej strony mamy edukację, gdzie pokazuje jak młodym ludziom, młodym inwestorom, jak flipować, czyli jak obracać nieruchomościami, ale też cały czas flipuje. Przy czym u mnie to jest dosyć prosta sprawa, bo tak, najpierw dostawca perełek dostarcza mi nieruchomość, a więc ja nie poświęcam czasu, mogę tylko ją przebadać, ale jeżeli ja ją kupuję na rynku łódzkim, to ja dokładnie znam rynek łódzki, więc ja jak słyszę, gdzie to jest, jak wygląda i jaka cena, to ja już wiem, czy kupuję, czy nie. Więc podjęcie decyzji to jest 10 minut dla mnie. I teraz dalej. Oczywiście zakup, no to się trzeba stawić na akt notarialny, ale później remont już jest oddelegowany do osoby, która zarządza remontem. Taka osoba weźmie 5 tysięcy. Czyli z tego zysku, który zostanie wygenerowany, no 5 tysięcy. Potem pośrednik przy sprzedaży weźmie od 5 do 10 tysięcy. A więc y, mamy 10 do 15 tysięcy kosztów związanych z tym, że ta praca jest wydelegowana, ja wcale tym się nie muszę zajmować. Inwestuję tylko swój kapitał, a potem tylko ten zysk mój jest pomniejszony. Ale jak y, y, ostatnio na nieruchomości w Łodzi y, na rynku pierwotnym wpadło 120 tysięcy zysku, to nawet jeżeli 20 tysięcy przeznaczymy to dla osób, które tym, y, przy tym y, 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 biegają, no to, no to i tak 100 tysięcy zostaje, więc y, jest to dosyć i tak atrakcyjne. Mhm, dobra. No to rzeczywiście podejście typowo przedsiębiorcze. Musimy się podzielić z kimś zyskiem, żeby wygenerować jeszcze większe zyski, zająć się innymi rzeczami. Ja może od razu dodam: mamy takich nieruchomości wiele, gdzie z chęcią przyjmiemy inwestorów. Więc jeżeli ktoś ma wolne 300-500 tysięcy i chciałby zrealizować to na zasadzie takiej, że. Ja wskazuję nieruchomość, on ją kupuje i sobie robi albo, albo my robimy i on tylko pasywnie inwestuje w ten kapitał, no to trzeba się odezwać do nas na maila infomałpawn.pl i wtedy przedstawimy jakąś ofertę, propozycję współpracy, gdzie ten kapitał może być powiększany, a człowiek nie jest zaangażowany, tylko dzielimy się potem zyskiem. Ruszyłeś temat Wiwnu, czyli warsztatów inwestowania w nieruchomości, gdzie zresztą parę lat temu się poznaliśmy. Powiedz mi, bo jak ja byłem na tym ostatnim, znaczy no właśnie tym te parę lat temu, tam jest bardzo dużo ludzi i takie warsztaty odbywają się w wielu miejscach w Polsce. A to moment, to trzeba rozróżnić. Bo warsztaty to są warsztaty, a my mówimy o konferencji Maraton Wiwn. Aha. Okay. A więc dwie różne rzeczy. Warsztaty to jest warsztat, gdzie ja za rękę prowadzę przez cały proces inwestycyjny, czyli uczę, daję wiedzę, pomagam, jestem do konsultacji, taki proces nauki trwa rok. Po dwóch mhm. miesiącach już od startu uczestnik kupuje swoją pierwszą nieruchomość. Pod moim okiem ją remontuje, potem sprzedaje i zarabia. To są warsztaty. Okay. A tu rozmawiamy o konferencji, gdzie faktycznie gromadzimy około tysiąca osób w jednym miejscu. Takie konferencje odbywały się, jak nie było pandemii dwa razy do roku. Ostatnio było w styczniu 1000 osób, 1100 osób w Warszawie w Hiltonie. No i to jest ta konferencja, gdzie prelegenci opowiadają o swoich sposobach inwestowania. Dokładnie. I teraz ja chciałem nawiązać do tych ilości, które tam są. Coraz częściej słyszymy o tym, że ludzie wynajmują mieszkania, że flipują i tak dalej. Powiedz mi, czy to nie jest trochę tak, że ten tort już się kończy albo się skończył, rynek się wysycił i ta, ten zwrot na inwestycji jest coraz mniejszy, coraz trudniej znaleźć perełki, o których mówisz? Powiedz, jak to wygląda? No więc mówię, więc tak, faktycznie najbliższa konferencja 28 marca, spotykamy się online. Wszystko można przeczytać pod adresem droga do miliona.com. My to nazywamy konferencją maraton, dlatego że co 30 minut wchodzi nowy prelegent i opowiada o swoich doświadczeniach. I faktycznie mm -hmm. na sali no, na żywo potrafiło być 1100 osób, jeszcze online. Teraz się skupiamy tylko online. I niektórych może to przerażać, że to taka masa ludzi faktycznie jest na rynku i inwestuje. No, my mamy na to pewne sposoby. Po pierwsze, staramy się być ponadprzeciętni, a więc masa ludzi przychodzi przeciętnych, podgląda, patrzy, zrobią coś albo nie zrobią, zrobią byle jak, albo nie wiadomo jak. Oczywiście są tacy, którzy też mają swoje standardy i robią to w bardzo dobrej jakości i sobie radzą. Ale my, poprzez to, że się zrzeszamy w naszej społeczności, gdzie jest nas ponad 1700 osób w całej Polsce, dzielimy się na regiony, spotykamy systematycznie i pracujemy nad jakością pracy, nad tym, żeby być lepszymi, intensywniej działać i bardziej kreatywniej, no i docierać tam, gdzie inni nie docierają. Czyli to są ponadprzeciętne sposoby docierania i do nieruchomości, i do inwestycji. Zresztą w grupie łatwiej, w grupie mamy informacje, kontakty, a więc właściwie to plus wiedza daje nam pełnię sukcesu. Mhm. Ale ostatecznie to tak jak jest zasada pareto, czyli 20% z nich dalej działa dosyć intensywnie i robi 80% obrotów, a 80% z nich właściwie robi coś albo nie robi. A więc tak samo w naszej społeczności. Jeżeli mamy 1000 osób, z których 750 już zrobiło swoją pierwszą inwestycję, no to z tych 750, jeżeli 20% osób działa, no to mamy 140 osób załóżmy, czy 150. Jeżeli sobie podzielimy to na 20 aglomeracji w Łodzi, czy województw plus niektóre miasta, no to wychodzi, że raptem na miasto <laughs> mamy 150 na 20, no to będzie 7, 8 osób. <laughs> Przepraszam. No więc jak mamy 8 osób, nie wiem na radom, 8 osób na Katowice, 8 na Warszawę, wcale to nie jest tak dużo. Przy okazji oczywiście są jeszcze inni, ale oni inni działają swoimi sposobami, działają trochę inaczej, może działają słabiej, więc zawsze my odnajdujemy się na tym rynku. Jeżeli tak. na tym rynku co, co roku mamy kilka tysięcy transakcji. U nas nawet będzie setka, no to pytanie, na ile jesteśmy sprawni, żeby przejmować te nieruchomości. Okej, okay. no i tu jest, żeby przejmować nieruchomości, kluczowy zawodnik, którego określiłeś mianem dostawcy perełek, tak? No bo wynaleźć nieruchomości, które można kupić poniżej wartości rynkowej, pewnie też nie jest jakoś wyjątkowo prosto. Skąd brać takich ludzi? Tak, no to są tak zwani sorcerzy, teraz takie nowe miano ich jest, no. czyli osoby, które specjalizują się w tym, aby wyszukiwać te nieruchomości i poddawać inwestorom. Za to dostają oczywiście prowizję, ja. dobrze zarabiają, być może czasami mają udział w inwestycji, no ale jest ok. Natomiast ogólnie, standardowo, to bardzo często są to też. Yy, Osoby, które interesują się nieruchomościami i próbują w ten sposób działać. Natomiast ogólnie popularnie, popularnie no to mamy przecież pośredników, agencje nieruchomości, kancelarie windykacyjne, mamy komorników, pracownicy spółdzielni, strażacy, policjanci, listonosze. Każdy, kto ma gdzieś wgląd, gdzie może być jakaś atrakcyjna nieruchomość, może być naszym potencjalnym dostawcą perełek i podsyłać czasami jakieś kontakty. Czyli ktoś, brzydko mówiąc, działający na froncie. Czyli najbliżej, najbliżej nieruchomości. Ok, tak no to jest, jest ciekawe podejście, rzeczywiście. Powiedz mi teraz jeszcze, jakbyś mógł podsumować, jakie są ryzyka, które wynikają z inwestowania w nieruchomości. Jak w każdym inwestowaniu, to, to nie jest pewnik. prawda? Oczywiście on ma jakieś tam wyższe prawdopodobieństwo sukcesu niż inne opcje, ale jednak jakieś ryzyka występują. Czy mógłbyś je wymienić? Ja powiem tak: na 750 transakcji, które osoby zrealizowały, było 5 wpadek. Zazwyczaj albo jakaś głupota, albo drobna niewiedza, albo zaniedbanie, które spowodowało, że ktoś stracił. Największa wpadka była 25 tysięcy, gdzie uczestnik warsztatów z zagranicy zarezerwował mieszkanie w Polsce, ale nie dostał potem kredytu i ten zadatek mu przepadł. Więc mamy pierwsza sprawa, nieznajomość swojej zdolności kredytowej. Nieznajomość matematyki, czyli nauki liczenia, które może doprowadzić do strat. Nieumiejętność kosztorysowania projektów, szczególnie jeśli chodzi o remont, na którym najczęściej można popłynąć, nieumiejętność współpracy z ludźmi pilnowania ekip remontowych, które mogą przedłużać remont, albo sprawić też, że ten remont będzie o wiele droższy. Ale ryzyka mamy także ogólnie takie makroekonomiczne, czyli ogólnie gospodarka może mieć wpływ na to, jak długo nasza transakcja będzie przebiegać. Korekty cenowe mogą zaistnieć i mamy możliwość strat. Nawet do 20%. Mm -hmm. Następnie możemy nas, napotkać jakieś aspekty prawne, w które się wpakujemy przez nieznajomość prawa i okaże się, że kupiliśmy jakiegoś bubla, którego potem ciężko sprzedać albo albo nie można sprzedać. Y ja myślę, że tutaj nieumiejętność badania rynku też może mieć wpływ na to, że, że coś źle przekalkulujemy. Ale takie te największe ryzyka to wynikają przede wszystkim z matematyki, z makroekonomii, z gospodarki, z rynku. No i tak to mniej więcej. No i jak rozumiem to, co mówiłeś, jeszcze z braku przygotowania, czyli takiej pewnej pewnie nonszalancji zarówno tak. te, tego, co mówiłeś a propos zdolności kredytowej, czy niedopilnowania ekipy budowlanej. To są rzeczy, które w zasadzie bardzo łatwo przewidzieć, że mogą się przydarzyć. No tylko nie wzięcie ich pod uwagę daje takie a nie inne konsekwencje. Dobra, dzięki. A powiedz mi, powiedzieliśmy sobie już dzisiaj bardzo dużo na temat różnego rodzaju inwestowania w nieruchomości, natomiast chciałbym wrócić niejako do tytułu, który zadaliśmy dzisiejszemu dzisiejszej rozmowie, czyli jak inwestować w te nieruchomości, ale z minimalnym wkładem własnym. Powiedz, gdzie tu jest gdzie tu jest haczyk, że mając mało, można zarobić dużo? No, ogólnie to jest tak przyjęte, że jeżeli kupujemy nieruchomość, na przykład w łodzi na rynku pierwotnym za 6 tysięcy za metr kwadratowy, kupujemy 50-metrowe mieszkanie, czyli wiemy, że cena zakupu 300 tysięcy. 50 razy 6 tysięcy, 300 tysięcy. Do tego trzeba dorzucić 50 tysięcy na wykończenie, już w miarę można. No i dychę na jakieś koszty notarialne, ewentualnie pośrednika czy kogoś, czyli mamy 360 tysięcy, to jest wartość inwestycji. Jeżeli idziemy ścieżką taką, że mamy gotówkę, to prosta sprawa. Jeżeli zaciągamy kredyt, czyli dźwignię finansową, no to bank będzie wymagał minimum 10% wkładu własnego. Dzisiaj mamy co najmniej cztery banki, które tak pozwalają finansować nieruchomość. Czyli z 360 tysięcy trzeba te 36 tysięcy mieć y, na zakup i remont. Ewentualnie dojdzie 10 tysięcy kosztów gotówkowych, między innymi PCC czy notariusz, no, akurat na pierwotnym nie będzie tu PCC, ale notariusz może pośrednik. Czyli mamy 36 tysięcy, 10 tysięcy jeszcze tych kosztów gotówkowych mamy 46 tysięcy, czyli potrzeba nam 46 tysięcy, to jest taki w miarę minimalny wkład własny, który potrzeba. Posiadać, ale ten kapitał wcale nie musi być nasz. To jest znowu kapitał, który możemy pożyczyć od znajomych, od rodziny, od rodziców, uzbierać. Możemy na to też zaciągnąć kredyt, możemy dać coś pod zastaw, możemy od znajomego pożyczyć, a więc nagle okazuje się, że wcale ten kapitał nie musi być nasz i przechodzimy do sytuacji, w której tylko organizacja naszego procesu zakupowego, sprzedażowego, inwestycyjnego sprawia, że wykorzystujemy całkowicie kapitał obcy do zrealizowania transakcji, na której zarabiamy i albo płacimy komuś odsetki. Albo robimy to z kimś i dzielimy się, jak to w spółce wygląda. A więc nagle dochodzi do sytuacji, w której możemy inwestować z zerowym kapitałem własnym, takie najpopularniejsze, no to jest to, że pożyczamy kapitał od kogoś często na 8%, jeżeli <laughs> mamy zabezpieczenie hipoteczne. Czyli ja miałam nieruchomość i komuś tą nieruchomość daje pod zastaw, a ktoś mi na 8% daje w ciągu roku kapitał. Czyli jest dobrze zabezpieczony, ma hipotekę, my też takie pieniądze przyjmujemy powyżej miliona złotych. Jakby nas oglądali internauci, którzy mają kapitał, to z chęcią taki kapitał przyjmiemy pod zastaw. Mamy nieruchomości, zastawiamy je no i to mniej więcej 8%. Bez y, zastawu y, hipotecznego na krótszy okres, y, być może mniejsze kwoty, y, no to na 12-15% w zależności, kto pożycza. A więc biorę taką nieruchomość. Kupuję, no na przykład, kupuję, potrzeba nam 200 tysięcy i pożyczam od kogoś na 17% rocznie, co już jest dosyć wysokie oprocentowanie. Oczywiście możemy się to odwoływać do ustawy antylichwiarskiej, która Dokładnie, gdzieś tam między przedsiębiorcami ja działa, ale rynek jest rynkiem. Jak się strony umówią i dotrzymają słowa, to też na taki procent mogą sobie pożyczyć pieniądze. No, i przy 17% rocznie to mamy 34 tysiące odsetek od kwoty 200 tysięcy. Ale jak zrobimy dwa flipy w ciągu roku, to na każdą nieruchomość kosztów nam przypadnie 17 tysięcy, czyli 17 tysięcy mniej zysku otrzymamy. Jeżeli mamy zamiar zarobić 50 tysięcy, no to 17 tysięcy będzie kapitał. Ale gdyby się udało nam 3 czy 4 takie flipy zrobić, to okazuje się, że na jedną nieruchomość te koszty są. Jeszcze mniejsze. to jest jeden sposób: pożyczamy kapitał od kogoś, albo wchodzimy w kimś we współpracę, ktoś daje kapitał, my przy tym biegamy, czyli inwestujemy zerowym wkładem własnym, dzisiaj też tak można. Super to dzięki. No, rzeczywiście tutaj trzeba mieć chyba bardzo dobrze rozpisany plan, bardzo dobrze rozpisaną tą drogę, która nas czeka, bo każdy dzień zwłoki w takiej sytuacji generuje nam dość policzalne koszty. Tak jest. Dobra, Wojtku, ja bym chyba na tym etapie dzisiaj zakończył, bo minęło nam pół godziny, czyli nawet przedłużyliśmy trochę. Natomiast temat jest niesamowicie ciekawy. Słuchajcie, to teraz czas na pytania. Mamy Wojtka na miejscu, można, można zadawać pytania. Otwieramy sesję. A ja przy okazji zerknę na Facebooka. Mogę zacząć, przepraszam? Zajesz Dawid. Takie pytanie, co sądzisz o podnajmie, to znaczy są firmy, które, które oferują się, że, że biorą nieruchomość tak? i będą ją podejmować, czyli tak jakby ryzyko związane z prostostanem czy tak dalej biorą na siebie, no nie? Jest zdanie, to znaczy nie mam doświadczenia z tym, tak? Natomiast wiem, że spotkałem się z takimi ofertami gdzieś tam w internecie. Czy są, czy są z tym związane jakieś, nie wiem, według Ciebie, jakieś, jakieś rzeczy, na które można zwrócić uwagę? To znaczy, Postany ja oceniam. oceniam pod... stopa zwrotu jest niższa, przepraszam, no nie? Bo generalnie jest to niższe, ale z kolei odpadają jakby odpada czas, inwestycja czasu, tak, w doglądanie nieruchomości i, no i ryzyko pustostanu, tak, też odpada. Znaczy ryzyko utraty. Ej, no również tytu... praktykuję takie sposoby inwestowania w nieruchomości. W Bydgoszczy mamy taką kamieniczkę dosyć sporą, gdzie stu najemców na kwaterach pracowniczych może przebywać jednocześnie. I był taki okres dwuletni, gdzie to faktycznie w Bydgoszczy wynająłem zarządcy, on płacił 30 tysięcy co miesiąc, a sam no, był w stanie nawet do 45 tysięcy łącznie wyciągnąć, czyli jeszcze 15 mu zostawało, w zależności od jego kreatywności i aktywności działania. No i to było wygodne. Przez dwa czy dwa i pół roku nawet w ten sposób działaliśmy. Mnie nic nie interesowało, wszystko on wszystkim zarządzał, zapewniał i działał. Mieliśmy spisaną umowę, więc on inwestował. Jemu się to opłacało, mi się to opłacało. Wszyscy są zadowoleni. W drugą stronę też tak można. W Łodzi mam teraz y, kilka takich nieruchomości podnajętych. W Łodzi na Kopcińskiego mam 100-metrowe mieszkanie, które wynajmuję co miesiąc za 1000 zł, a z najmu mam 3000, czyli 2000 zostaje i tam niewiele naprawdę trzeba było robić. Więc stopy zwrotu też są dosyć atrakcyjne, a nie wymagają zaangażowania tak dużego kapitału, więc oceniam to dosyć dobrze. No natomiast sam podnajem, no to rządzi się już swoimi prawami. I tutaj, żeby powiedzieć o zaletach, wadach, kruczkach, i no to wiadomo, to znowu całe dwa dni rozmowy na ten Dobra, dzięki Davidzie, do dzięki Wojtku. Pojawiło się też pytanie na Facebooku od Przemka. Wojtku, jakie jest minimum inwestycyjne, aby wejść z tobą we współpracę i zacząć? No od 50 tysięcy złotych w górę. Wczoraj akurat miałem taką rozmowę z inwestorem, który mówi: Nasza firma, spółka dostała 84 miliony linii kredytowej i nie wiem, co z nią zrobić. Wzięliśmy, budowali, ale na tą chwilę firma. Nie ma takiej możliwości, więc może byśmy coś większego zrobili. No i jakby zarówno małe kwoty, jak i duże są dla nas atrakcyjne, bo można je różnie ulokować, a ponieważ u mnie ten system jest dosyć zautomatyzowany, ja nie muszę tego swojego czasu aż tak angażować poza tym czasem zarządczym, no jak najbardziej taki kapitał też przyjmujemy. Dzięki. Pojawiło się jeszcze pytanie od Darka. Wojtku, czy współpracujesz z deweloperami i działasz na rynku pierwotnym? Jakie dasz rady, na co uważać, jakie są zagrożenia, ale też korzyści? No tak, oczywiście, że no najlepiej po prostu podjechać do dewelopera i domówić się z nim na odpowiednie warunki. Te takie. No u mnie na YouTubie, na kanale YouTube są przynajmniej dwa wywiady w tym. W ciągu ostatniego półrocza, gdzie to jest z Patrykiem Sołtysiakiem i Maciejem Welmanem na rynku pierwotnym, gdzie oni się specjalizują, gdzie często tam z nimi też robimy szkolenia na ten temat i poruszamy różnicę między rynkiem pierwotnym a wtórnym. Każde nagranie ma półtorej godziny, więc zachęcam, warto sobie posłuchać. Natomiast współpraca z deweloperem, znajomość z nim daje nam możliwość daje nam możliwość yy... Daje nam możliwość lepszych układów, czyli osiągnięcia dodatkowych rabatów no i szczególnych warunków zakupu. Tu akurat to w zależności, jak wchodzimy z deweloperem, czy po prostu rezerwujemy mieszkanie, a potem je wykupujemy i będziemy je rewitalizować, czy będziemy się nastawiać na sesję na pierwotnym. Więc w przypadku sesji, no to wiadomo, trzeba mieć taki zapis w umowie, albo jeszcze lepiej, no nie liczyć na sesję, tylko na. Wcześniejsze rozwiązanie umowy wraz ze wskazaniem kupującego. I wtedy to daje nam jeszcze większe, lepsze korzyści podatkowe. No ale to chyba to jest takie najważniejsze, jeżeli chodzi o współpracę, czyli dobre układy, dobre upusty, rabaty, dobre nieruchomości i w związku z tym aspekty prawne, czyli dobre zapisy, jeśli chodzi w umowach. A co interesuje takiego dewelopera, powiedz, żeby takie dobre warunki można było z nim wypracować. No po prostu trzeba mieć znajomości, albo przejmować od nich dobry pakiet nieruchomości. No to jest tak, Czyli że jak skala. do dewelopera i bierzemy już 10 mieszkań, rezerwujemy, no to już można stawiać pewne warunki. Dobra, dzięki Wojtku. Zaraz zobaczę, czy tam się jeszcze coś pojawiło, ale wygląda na to, że wyczerpał się asortyment komentarzy. Widocznie zbyt jasno mówiłeś i nie ma o co pytać. Tutaj na Zoomie też nie widzę. Jeszcze ostatnie spojrzenie na Face'a. Wygląda na to, że temat został wyczerpany. Także drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy program. Wojtku, dziękuję Ci za rozmowę i mega ciekawy temat. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się wszyscy, cześć. Pa. Super, dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.